Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment. Zawsze tak samo, zawsze taki sam początek, no nie? Od wieków, przepraszam, że płaczę, ale chwilę temu kroiłam cytrynę. Cebulę, od cytryny nie płaczemy. A, cebula też wpływa na mózg. Robi jedzenie, bo za niedługo jedziemy do dentysty. Teraz Krzysiu jedzie do dentysty, boję się strasznie, ja nienawidzę dentystów. Tak, w tamtym tygodniu byłam ja u dentysty, wyrywałam zęba, na szczęście już jest dobrze, już mnie nic nie boli i już nie cierpię. Jadę do dentysty wyrywać zęba, tak się boję. I jeszcze zrobić higienizację, ale powiem Wam, że zęby to dentyści to dla mnie nic ciekawego i miłego. Wyrwałam zęba. Ten doktor jest niedostąpiony, jeżeli chodzi o zęby, ale najlepsze co było, bo siedzę na fotelu, a obok mnie była taka, nie wiem, 5-6 lat dziewczynka, jak wrzeszczała, no nie, ale to tak, że wiesz, że na cały głos. I ten doktor mówi, że to ciężko z takimi dziećmi, a ja tak, wiesz, siedzę, no bo to jest moja wewnętrzna ja, no nie? Na głos. I najlepsze jest to, że potem się uspokoiło, cisza, a doktor zaczął mi, taka mucha prosto w oko. I ja sobie siedzę, była chwila przerwy i zaczął mi robić z kamieniem, a to jest takie nieprzyjemne. I w idealnym momencie, jak przyłożył mi ten tam wiertnik, czy jak to się nazywa, do zęba, to ta dziewczynka... A ja po prostu myślałam, że się skicham ze śmiechu, bo normalnie to było tak jakby moje myśli na głos, nie? W pokoju obok. A on co? A on miał tylko taką minę, że ten, ale jaką mi szczoteczkę pokazał, jaką mam myć zęby. Kojarzysz coś? Drucianą? No, te do płotu takie czarne co są, no. Wiesz, takie, żeby zdzierać z rdze. To taką mi pokazał, żebym mam dotknąć. Że mam za delikatną szczoteczkę, bo mi się osad zbiera. Ja mówię, że ja mam jakąś szczoteczkę 78 poziomów delikatniejszą, no nie? Najlepiej, że pokazał mi, jak ja mam myć te zęby. Pierwszy raz w wieku 20 paru lat. 30. Ale pierwszy raz i mam myć to, jak się czyści płot z rdzy. Tak w skrócie. Więc... Wow. Spokojnie, kochani, w przyszłym tygodniu ty dostaniesz taką reprymendę na kanał. Ale nie muszę dostać, przecież ja nie będę z nim rozmawiał. Ja chcę tylko zrobić to, co muszę zrobić. A ja też się nie odzywałam, ale reprymendę dostałam. Więc powiedziałam już, że w przyszłym tygodniu jest mój mąż. Będziesz miał reprymendę. Ale powiedział, że mam mocne zęby, twarde zęby i że nic nie trzeba robić. I będę miała dużą przeprawę, jeżeli chodzi o leczenie tego mojego zgryzu otwartego. Że trzymajcie kciuki. Zawsze to samo słyszę. Przerąbane. Najgorszy zgryz, jaki można mieć. To mój. Krzyś dzisiaj będzie plombował raczej zęby, nie będzie ten. Lubicie chodzić do dentysty? Czy trzęsiecie porami tak jak my w dwójkę? Bo my w dwójkę to wrzeszczymy, jak tylko siedzimy w poczekalni. Już co jakiś czas, tak na wszelki wypadek. Znieczulenie! Przepraszam, Mikołaj się tam bawi na dole pokrywkami. Dlaczego tego używam? Ponieważ nie chce mi się całego robota wyciągać i jestem leniwa. A to jest spoko, bo słuchajcie, mam inne, takie coś z Biedronki. Tutaj są takie, wiecie, żeby koktajle, no jeszcze jest taki brzęczyk, koktajle, żeby robić. To jest taki badziew, że nic nie mierzy. Wkładasz truskawki, a i tak wyciągasz całe. To coś głaska truskawki, a to nie głaska. Więc taki mamy dzisiaj plan. To nie ja. To zabawka Mikołaja. Mamy taką zabawkę, która pierdzi. Może pokaż, bo nikt nam nie uwierzy, że nie my pierdzimy. Mikołaj, gdzie jesteś? To jest najobrzydliwsza zarobka ever. Gdzieś pod krzesłem. Mamy Mikołaja, który właśnie ucieka. A tu jest ta zabawka. Ta zabawka tak właśnie działa, że się ją naciska i zbliża się do pierdla. To jest taka gra. Myśmy to kupili na samym początku, bo Mikołaj się roześmiał, jak Krzysiu pierdnął. No to jak zobaczyłam w Lidlu pierdzącą zabawkę, no to stwierdziłam, że fajnie było, żeby też się przy mnie roześmiał, bo cały czas jestem w domu, ale ja nie słyszałam, jak on się roześmiał. No ale ta zabawka go nie bawiła. Do teraz. Bo teraz go bawi, tak. Teraz go świetnie bawi, uwielbia ją tyckać i patrzy na naszą reakcję. I to jest rewelacyjna zabawka, żeby go zająć podczas jedzenia. Jak on tam się wygina, zaczyna się denerwować, to wtedy daje mu tą zabawkę, i on sobie tam naciska tą zabawkę i jemy. Zobaczymy, czy to się wszystko umyje tutaj. No, ale fajne tak, żeby to mieć w kuchni, pod ręką, szybko. No wiadomo, że można takie coś zabierać, to jest w ogóle Blendy Go, tak to się nazywa. I można to ze sobą zabrać, zrobić sobie jakieś koktajle i tak dalej. No i tak wszyscy mówią, że odżywki białkowe i coś tam, no ale matka w domu potrzebuje takich rzeczy do innych rzeczy, no nie? Nie do robienia koktajli białkowych na siłowni, tylko do robienia obiadu. Też. No. Tu mam jeden kawałek, który jest po prostu twardym tofu. Mikołaj! Mikołaj, zostaw! No i ładnie. Ej, czemu jesz ziemię? Jezus, na chwilę z czego wróci. Pejk jest zażegnany, Mikołaj dostał się do kwiatka. Trochę ziemi weszło, bardzo smakowało. A Martusia kontynuuje nasze śniadanko. Ty patrz, jakie malutkie ogórki kiszone. Jak chrupią. Pyszne. Bardzo dobre. Jezus, jaki brudny zlew mam. To jest po prostu idealne dla ludzi. No. Mam śliskie ręce, to ja nie mogę. Zasysło. Za mocno to zakręcam se, bo to mam śliskie ręce i... Tu. Teraz delikatnie. Ja tak już z przyzwyczajenia od starego blendera tak mi trząsę, a nie trzeba. Nie czuć. Git. Gotowy na następny raz. No nawet się umył. No ładnie się umył, wszystko gra. Jak ja nie chcę jechać do tego dentysty, musimy! A nie pokaż naszemu synowi, jaki jesteś dzielny. Nie jestem. Co ty go oszukiwał? Nie myśl o tym. Ja nie myślałam, dopóki nie usiadłam w poczekalni. Nauczyłam się, mam funkcję takie w moim mózgu, że po prostu nie myślę. Co się super sprawdza przy dziecku. Co? Dobrze, damy tu taką przerwę i damy Martusie, jak jechała do dentysty. Jadę do dentysty wyrywać zębów. Tak się boję. No trochę każdy się stresuje. Trochę każdy, ale... Ja o tym w ogóle nie myślę. Mam taką funkcję. Masz sobie pierwiastek z łakowaniem. Smacznego. Dziękuję. Błyskawicznie zrobiłam jedzenie. To robię taki kiciku, kiciku. Gdzie? Ty! O, zwalniamy. Ja już dotarłem do dentysty, ale zrobiliśmy najgłupszą rzecz świata. Zjadłem dużo cebuli przed dentystą i nie mogę się tego pozbyć. Zjadłem już 3 holsy i dalej mnie trzyma. No ja już jestem po trochę seplenie, bo nie czuję języka, dał mi znieczulenie, cudowne znieczulenie. Mam koniec, nie muszę nic więcej robić. Wszystko mi posprawdzał, także mam zęby zdrowe i koniec. Na razie z dentystą, dopóki to się nie zacznie dziać, także super. Idę do Marty. Co on to robi? Tak, patrzy na ciebie. Idzie następny, widzisz tam? Ojej, nie widziałam cię. Nie. Cześć. Nie wiem, czy mnie dziabniesz. Ale ci ciepło, stoi tu. No co ty? Mogę? Ja. Cześć. Jestem spana, wezmę sobie troszeczkę. Miki, jak smakuje wafelek? Dobry? Dobry. Nie! Jeszcze nie masz nic. Przejad, nic nie masz w ręce. Najfajniejsze. Stawak. Tego się nie je. Tego się nie je. Ty, opaku. Opaku. Super! Kto stoi? Brawo! Dotarł wiatrak, który zamawialiśmy chwilę wcześniej. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi z wiatrakiem i po co nam właściwie ten wiatrak. Jak wiecie, mamy okap w kuchni, który nie ma jakby odprowadzenia. On filtruje sam powietrze filtrem węglowym, ale mimo wszystko często się zdarza, że coś dostaje się poza ten okap i ten zapach jednak się przedostaje, dlatego mamy tutaj taki wywietrznik. Natomiast on nie jest mechaniczny, to jest tylko taki wywietrznik zrobiony i on, najgorsze co? Nie ma odprowadzenia z drugiej strony, bo z drugiej strony jest tylko dziura. Miało być to doprowadzone do komina, natomiast nigdy nie miałem czasu tego zrobić. Więc tutaj jest tylko zasłonięte, żeby nie dostawało się jakieś robactwo. Natomiast dzisiaj chcę właśnie to zrobić, żeby tutaj to rurą połączyć. Tutaj zamontować właśnie ten mechaniczny wiatrak, tylko że on jest na prąd. Pociągniemy sobie z tego gniazdka prąd tutaj do tego wiatraka. Zamienimy sobie ten pojedynczy pstryczek na taki podwójny, tak żeby tutaj światło dalej zostało. A dodatkowo będziemy mogli odpalać tutaj ten wiatrak, który będzie tam na górze. Przewiercimy się tutaj przez to do góry. Tam będziesz kół? Nie. Okej. Przewiercimy się przez to na wylot. Z drugiej strony się tutaj przebijemy, no nie? Tutaj korytkiem do góry poprowadzimy sobie kabel tam aż do tej dziury i podłączymy wiatrak. Czyli będziesz kół? Nie, będę korytko dawał. Jakie korytko? Kupiłem korytko. Ty, młody, Mikołaj, zostaw włącznik. Chodź, włącznik dajemy tutaj. Włącznik od lampy proszę odłożyć. Tu. O, no. Super. Kupiłem takie korytko, nim sobie przepuścimy kabel. Ono z drugiej strony ma taśmę dwustronną. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać. Już tak fabrycznie jest zrobione, że nie trzeba go kleić, tylko wystarczy go przykleić na tej taśmie i puścić tym kabel. Także to sobie spróbujemy dzisiaj zrobić. Martusia kupiła sobie kwiaty, tak? W końcu peonie i chce je zasadzić w ogrodzie. Ja myślałem, że ty kupiłaś już takie dosadzenia. Ja się zdziwię, że to są takie niedosadzenia. Nie, no jeszcze nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale zobacz, jak rozkwitną, zobacz, jakie są piękne. I no, można ściąć, użyć ten, tylko oczywiście ja nie mogłam kupić jednych, kupiłam dwa i teraz mam taki wazon z dupy, za mało tam jest miejsca dla tych peoni, ale może mi powiecie, czy w Action albo w jakimś innym sklepie są dostępne takie wazony, takie blit, 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 takie białe, takie blit, takie asymetryczne. Blit, blit, blit. Dajcie znać, gdzie mogę je dostać. Chyba że patrzę na H&M Home, bo na Zara Home to nie, to taki wazon w Actionie kupię za 2 dychy, a na Zara Home 200 zł. A takie same. Dzisiaj jest okrutnie gorąco, jak widzicie, jest piękna pogoda, ale tak, mimo wszystko jest strasznie, okropnie ciepło. Dlatego ja sobie będę działał z moim wiatrakiem, a Martusia zrobi nam lody, także... Pieprzyć to ciasto! Na pewno nie zrobimy tego równo, nie ma szans, bo ja mam bardzo dużo pracy. No, także Martusia będzie działać, a ja zajmę się wiatrakiem. Co mam zrobić? No to ci mówię. Co? Jednak nie lubię. Mój mąż nie chce sorbetu. Nie lubię sorbetu. Robimy koktajl z owoców, tak? Znowu się pokłóciliśmy, bo znowu... Dobrze, zrobię ci koktajl z truskawek, czyli zrobię koktajl. No żeby się jeszcze kłócić przy takich rzeczach, to przynieś mi tak. Bo tu nie ma, bo ktoś mądry wstawił praktycznie pusty karton z mlekiem do lodówki. Tam jeszcze było mleko. Gdy je wkładałem... Aha, a w międzyczasie ktoś je wybił w lodówce. I tak zrobię sorbet z Mikołajem. Dobrze, robimy teraz koktajl. Zacznijmy od tego. Okej, mamy truskawki. Ja to zostawię tego starego mleka. Z koktajlu mojego męża. Cukier, miód, syrop z agawy. Co sobie pan życzy? Cukier. Poproszę. Trzcinowy. Nie zaskoczysz mnie. Nie muszę. Ile rzeczy? 1, 2, 10, 15. Kopiata, płaska, pół. Może być kopiata. Dziękuję. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Tak. Czasem spadnie coś większego. Wygląda dobrze. Wygląda smacznie. Testuj. Dobry, tylko mało cukru. Pan życzy, klient płaci, klient wymaga. 15 zł. 15 zł. Kartą płacę. Tylko gotówka. Money, money, money. O Jezus, jak ja dawno nie piłam koktajlu. No, dobry jest. Tylko mówię, że mało słodki trochę, no nie? Powinien być więcej cukru. No i dłużej powinien się blendować, bo jeszcze mam powiedzieć, że tak. A może Mikołaj by spróbował? Mikuniu, mama zrobiła koktajl. Smak naszego dzieciństwa. Niech to będzie smak twojego dzieciństwa. Jak? Dobre? Zjedz jeszcze? A chyba panu smakuje bardzo. Damy mu do butli i ja mu zrobię zamiast cukru z bananem. O! Sobie też spróbuję. No już pan to zaraz dostanie. Okej, więc zrobimy koktajl dla Mikołaja. Teraz truskaweczki. Siup. I banan, tak? I mleko. Tak. Super sprawa dla dziecka, żeby tak szybko zrobić. Mieć pod ręką, nawet samo dziecko sobie zrobi, no może nie takie małe. Zobacz, tutaj mamy twoją butlę. Mamusia cię trzyma. Zobacz Miki. Idealna ilość. Tak, idealna konsystencja. Trzeba czasami po prostu ruszyć i będzie lepiej. Idealna ilość, kochanie, 150, proszę. Ojej, można pić bezpośrednio z tego. Ten jest o wiele lepszy z bananem, spróbuj. Zamiast cukru. Lepszy jest. No tak. Aha. Dobrze, moje małe dzieci. Tak cię mama trzymała, jak byłeś maleńki. I już się nie dasz tak trzymać. Nie, bo musi teraz cały czas coś robić. Tak, bez przerwy. Bez przerwy. To tak się nie da. Ale widać. Widać. Jutro też będzie koktajl? Bo ty zaraz całe wypijesz tak szybko. Nie wiem, jakim cudem on to tak szybko wypija. A co, on to już wypił? No patrz, już ponad połowę butelki. To mleka w życiu tak szybko nie wypił. Okej, trzeba... Najważniejsze to znaleźć rytm z własnym dzieckiem. W sumie wygląda to tak, że nie ma żadnego rytmu, tylko rodzic ma się dopasować do dzieciaka. Idziesz do łóżeczka sobie to wypić? Tak by było super, no. Dobrze, idziemy do łóżeczka.